sportowych, konkursów, najliczniej w województwie otrzymywali stypendia marszałka województwa łódzkiego. Mamy świadomość, że wszystkie sukcesy okupione zostały ciężką pracą, ale satysfakcja z osiągnięć wynagrodziła wszystkie przygotowania uczniów do rywalizacji za wysokie wyniki nauczania. Serdecznie dziękuję nauczycielom. To dzięki ich pasji i zaangażowaniu o sukcesach Żeromskiego w roku szkolnym 2013-2014 mówiono wielokrotnie. Najwyższe wyniki uzyskały pierwsze miejsce w szkole ze średnią oceną 4,96, klasa pierwsza. Uczennica klasy drugiej D, Martyna Czarnecka, średnia ocen 5,7. Drugie miejsce, uczennica klasy pierwszej F1, Kinga Bykowska, średnia 5,7. Trzecie miejsce, uczennica klasy pierwszej F1, Natalia. Teraz się zacznie. No,